Cześć! Dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić książkami, które ostatnio udało mi się przeczytać. Jako że jest to trudny czas dla nas wszystkich, ja mam trochę problemów ze snem i nocami głównie czytam książki i dzięki temu w ostatnim czasie udało mi się przeczytać aż 3, co jak na mnie jest dobrym wynikiem, ponieważ ostatnio czytałam bardzo mało, głównie ze względu na to, że po prostu sporo czytałam na studia i już tego czasu na jakąś inną literaturę mi brakowało. Natomiast teraz korzystam z tego, że siedzę w domu, nie wychodzę nigdzie, z nikim się nie spotykam, więc w ten sposób odwracam trochę moje myśli od sytuacji, która dzieje się poza murami mojego mieszkania. I właśnie chciałabym polecić Wam dzisiaj 3 książki, które ostatnio przeczytałam i miałam szczęście, ponieważ były to bardzo dobre książki i z czystym sumieniem mogę je właśnie Wam teraz polecić. Zaczynajmy! Pierwszą pozycją, którą chciałabym się z Wami podzielić, jest książka pod tytułem Krótka historia psychologii pani Joanny Zaręby. Tak jak mówi sam tytuł, jest to po prostu książka o historii psychologii. Nie jest to bardzo łatwa książka, nie jest to też super trudna książka. Jeżeli sięgnie po nią student psychologii, to może być ona fajną formą takiego usystematyzowania sobie wiedzy, ponieważ wszystko jest poukładane jakby chronologicznie, ponieważ no, jest to historia psychologii, więc to chyba logiczne, że jest to poukładane chronologicznie, ale właśnie to pozwala usystematyzować sobie tą wiedzę, którą nabywamy na studiach. Jak dla mnie było to właśnie częściowo fajne przypomnienie niektórych kwestii, ale też są tam wątki, o których na studiach do tej pory, jestem na 3. roku i do tej pory się z nimi nie zatknęłam nigdzie, więc myślę, że zarówno dla studentów psychologii, jak i dla osób spoza jakby branży, będzie to ciekawa pozycja. Jeżeli też ktoś zastanawia się nad studiami psychologicznymi i myśli o tym, żeby właśnie iść na psychologię, to może sobie tą książkę przeczytać, żeby mniej więcej wiedzieć, z czym się tam zetknie na tych studiach. I ja bym się bardzo cieszyła, gdybym mogła przeczytać ją wcześniej, bo też dzięki temu po prostu wiedziałabym więcej i mogłabym dzielić się moją wiedzą na przykład na wykładach czy na innych zajęciach, gdzie tego typu wiadomości też się pojawiają. I jest to strasznie ciekawe, móc właśnie zaobserwować, jak ta dziedzina się rozwijała, kto miał na to wpływ, jak była postrzegana w różnych okresach. Także jeżeli chcecie właśnie dowiedzieć się czegoś więcej, to zachęcam Was do przeczytania tej książki, bo na pewno sporo z niej wyciągniecie. Kolejna książka to O lęku bez strachu autorstwa Piotra Żaka. Ściągnęłam sobie tego e-booka ze strony Charakterów, a właściwie kupiłam ją tam. I była właśnie fajna promocja na te e-booki, nie wiem czy jeszcze jest. Kosztował mnie zaledwie 5 zł, więc myślę, że to też jest jakaś fajna opcja, jeżeli nudzi Wam się i nie wiecie co ze sobą zrobić, to może właśnie poszukajcie jakichś wskazówek, gdzie, skąd ściągnąć bądź kupić jakieś dobre książki. O lęku bez strachu traktuje o zaburzeniach lękowych po prostu. I może nie jest to jakaś super odkrywcza książka, przynajmniej dla mnie nie była, ale umówmy się, ja też o lęku przeczytałam już sporo, więc myślę, że gdyby ktoś zaproponował mi tę pozycję kilka lat temu, to na pewno otworzyłaby mi oczy na wiele kwestii. No ale na ten moment było to znów dla mnie swego rodzaju podsumowanie i przypomnienie pewnych wiadomości. Niemniej zostało to zrobione w bardzo fajny i przystępny sposób, więc jeśli ktoś dopiero zaczyna jakby zdobywać informacje o lęku i chciałby właśnie zdobyć wiedzę odnośnie tych podstaw, to myślę, że ta książka będzie naprawdę dobrym pomysłem, aby właśnie w ten sposób zacząć.
Jest to książka stosunkowo krótka. Tak jak już wcześniej wspomniałam, napisana fajnym, przystępnym, nienaukowym językiem. Jest to raczej taki styl popularno-naukowy, więc dobrze się czyta, jeżeli ktoś nie jest obeznany w tych specjalistycznych terminach. Jest to tak naprawdę książka dla każdego, powiedziałabym, i to czyni ją też w pewien sposób taką uniwersalną. Jest to po prostu, według mnie, taki króciutki podręcznik odnośnie lęku, ale można się z niej też dowiedzieć ciekawych rzeczy, o których ja na przykład nie wiedziałam, no ale umówmy się. Mało jest na świecie osób, które wiedzą wszystko, i mimo tego, że czujemy się pewni w jakiejś dziedzinie, to ja uważam, że cały czas warto zgłębiać jest wiedzę na dany temat, ponieważ w każdej książce, czy nie wiem, w każdym artykule naukowym mogą pojawić się informacje, których po prostu my wcześniej nie znaliśmy, o których nie mieliśmy wcześniej pojęcia. Więc moim zdaniem no, na tym po prostu polega poszerzanie wiedzy. Właśnie sobie sprawdziłam i nadal możecie kupić tą książkę na stronie charakterów właśnie za wspomniane 5 zł, więc gorąco Was do tego zachęcam. Dodatkowo teraz sobie właśnie sprawdziłam, jakie są rozdziały w tej książce, bo szczerze mówiąc, czytałam ją już jakiś czas temu. Dla mnie ciekawym rozdziałem był lęk, czyli przeciwieństwo miłości, gdzie zostało podkreślone, że właśnie uczuciem przeciwnym do miłości wcale nie jest nienawiść, a właśnie lęk. I kurczę, doszłam do wniosku, że faktycznie nienawiść jest uczuciem dosyć podobnym do miłości, natomiast zjawiskiem, które może stać w opozycji do miłości, jest właśnie lęk. Podsumowując, jest to ciekawa pozycja, krótka, lekka, dość przyjemna, w sensie jeżeli macie już tak opanowany mniej więcej ten temat. I jeżeli chcecie też dowiedzieć się czegoś więcej, to ja gorąco Wam tą książkę polecam. I ostatnią pozycją, którą udało mi się przeczytać w marcu, jest Olga Bernarda Szlinka. Jest to książka opowiadająca o losach właśnie tytułowej Olgi. I Olgę poznajemy na początku XX wieku albo pod koniec XIX, nie jestem pewna. W każdym razie jest to powieść, która się ciągnie i ciągnie i ciągnie. Jest dosyć wielowątkowa, ale jeżeli ktoś wcześniej spotkał się z twórczością Szlinka, ten wie, że on pisze raczej w taki sposób bardzo skondensowany. Rozdziały w tej książce są krótkie, nie ma tutaj zbyt wielu metafor, wszystko jest takie raczej surowe i oszczędne i ja bardzo lubię taki styl pisania. I jest to właśnie historia Olgi, ale też i Herberta. Olga i Herbert poznają się jako dzieci i ta historia ich się toczy, toczy, toczy. W międzyczasie pojawiają się też inni bohaterowie. Co w tej książce jest fajne, to to, że dzieli się ona na 3 części. Są w tej książce zastosowane takie rozwiązania, których czytelnik totalnie się nie spodziewa. I tak naprawdę wszystko wyjaśnia się na ostatnich stronach. Ta książka doprowadziła mnie do płaczu. Może nie wstrząsnęła mną tak jak lektor, także właśnie Bernarda Szlinka, ale poruszyła takie struny w moim sercu, które są wyraźnie czułe na pewne kwestie. Jest to, myślę, książka dla osób, które lubią takie powieści obyczajowe, troszkę historyczne, które lubią się zastanawiać nad wieloma rzeczami, bo tak jak i w przypadku innych książek Szlinka, ta także skupia się mocno na narodzie niemieckim, obnażając ich może nie tyle wady, co niektóre zapędy i niektóre bolączki. Ja bardzo lubię to, że właśnie Szlink w swoich książkach stara się być mocno obiektywny wobec narodu niemieckiego, a niekiedy też bardzo krytyczny. Ale też widzimy tutaj różne postawy
i widzimy tutaj, jak bardzo też w obrębie danego społeczeństwa ludzie mogą się różnić. A z drugiej strony mamy pokazaną silną kobietę, która właśnie radzi sobie z różnymi przeciwnościami losu. Staram się tak Wam opowiadać o tej książce, aby nie zdradzić za bardzo fabuły, bo myślę, że to byłby duży spoiler i nie chcę tego robić. A z drugiej strony chciałabym też Was jakoś zachęcić, ponieważ ja mam często ten problem, że mnie te opisy, które są na końcu książki, no nie za bardzo zachęcają do przeczytania danej pozycji. I z opisu, który jest właśnie na okładce Olgi, też wynika, że będzie to jakaś historia o miłości. I poniekąd tak jest, ale miłość to jakby 1/4, a może nawet 1/5 tej książki, i ja wyciągnęłam z niej znacznie więcej, więc nie jest to typowa historia o miłości. Jeśli lubicie powieści obyczajowe, niekoniecznie typowe romanse, to polecam Wam bardzo Olgę. Mi podobała się ta książka, uważam, że jest ciekawą, dobrą pozycją i też bardzo szybko się ją czyta, więc raczej jest to taka książka, którą możecie nawet przeczytać na raz, jeśli będziecie mieli więcej czasu. Nie jest to książka trudna, aczkolwiek można z niej sporo wynieść dla siebie w kontekście właśnie różnych sytuacji. I to by było na tyle, jeśli chodzi o książki, które przeczytałam w marcu. Nie jestem pewna, czy w zeszłym roku przeczytałam chociażby 3 książki, więc jestem bardzo zadowolona z siebie, że udało mi się już w marcu przeczytać aż 3. Ja wiem, że dla niektórych osób to pewnie nie jest dużo, ale miałam ostatnio kryzys czytelniczy i ja się bardzo cieszę, że wróciłam do czytania. Obecnie zaczęłam czytać jeszcze inną książkę i mam nadzieję, że ona znajdzie się w takim moim czytelniczym podsumowaniu kwietnia. Dajcie znać, czy chcielibyście też takie podsumowanie, jeśli chodzi o filmy, bo też całkiem sporo ostatnio oglądam i mam kilka właśnie perełek Wam do polecenia i są to głównie filmy psychologiczne, bo głównie takie oglądam. Zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału, do zostawienia łapki w górę, do zostawienia komentarza, do podzielenia się tym, co Wy przeczytaliście ostatnio. Trzymajcie się w tym trudnym czasie, przysyłam Wam morze uścisków i buziaków i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!